miłość i uczucia i odżywianie miłości małżeńskiej. Spróbujemy sobie na początek spojrzeć na pewne zagrożenie, ponieważ już wczoraj mieliście jakby zajawkę tego na wykładzie Rafała Brzezińskiego, ja spróbuję ten temat troszeczkę rozwinąć. To jest namylenie obok pożądania, namylenie miłości z uczuciami. Oczywiście nie grozi to tylko młodym małżonkom, ale również dorosłym osobom. Niektórzy powiedzą, że istotą miłości są uczucia, że miłość to są wręcz uczucia. Tak? Oczywiście, że zakochanie jest na przykład najbardziej intensywną formą miłości. Oczywiście miłość z uczuciami się wiąże, natomiast i też miłość bez uczuć nie istnieje. Tak? Musiała być jakaś miłość wyrachowana, zupełnie wyintelektualizowana, tak? Jak u cyborga. No to taka miłość byłaby nieludzka. Nie, taka miłość nas nie interesuje. Bo kiedy kocham, to co? No to zawsze przeżywam pewne uczucia. Kochający człowiek nigdy nie jest emocjonalnie obojętny na to, co się dzieje w tym drugim, tym, którego kocham. Spójrzmy na jeszcze jedną ważną zależność, na zakochanie. Zakochanie a miłość, tak? To są dwie różne rzeczywistości. Ponieważ zakochanie jest niezależne od nas, natomiast miłość jest wyborem. Na co jesteśmy nastawieni w zakochaniu? Jesteśmy nastawieni na branie. Natomiast w miłości powinniśmy się nastawić na dawanie. Zakochanie to jest patrzenie na kogoś, tak? A miłość to jest co? Patrzenie z kolei wspólnym w jednym kierunku. Czyli zakochanie jest uczuciem. Jest uczuciem, za które odpowiedzialny jest pewien hormon, dokładnie dopamina. On jest wytwarzany w mózgu kochających się osób i działa podobnie jak lekki narkotyk. Powoduje stan uniesienia, niestety też i osłabnięcia racjonalnej oceny. Po około 1,5 roku organizm uodparnia się na działanie tego hormonu. No i co? I wówczas może się pojawić refleksja, że w rzeczywistości ta druga osoba nie jest tak idealna, jak ją widzieliśmy na początku. Idąc dalej, po około 4 latach organizm zupełnie przestaje produkować wspomniany hormon na ten właśnie bodziec i co, no, bez podjęcia pewnych konkretnych działań możemy się zacząć od siebie oddalać. Decyzję o zawarciu małżeństwa najczęściej podejmuje się właśnie w fazie zakochania. Spytacie, czy to jest coś złego? Oczywiście nie. Natomiast musimy śledzić ten proces. Jeżeli pojawią się jakieś pierwsze symptomy oziębłości, oczywiście reagować, tak? Przypominam raz jeszcze. Istotą miłości uczucia nie są. Powtarzam raz jeszcze, nie ma też oczywiście miłości bezemocjonalnej, oderwanej od uczuć. Ale jeżeli ktoś miłość pomyli z uczuciami, które towarzyszą tej miłości, ale istotą miłości nie są, no to mogą być tragedie. Czyli jeden błąd to jest mylenie miłości z uczuciami, które jej towarzyszą, natomiast drugi, równie częsty, to jest zredukowanie całego tego bogactwa uczuć, które towarzyszą miłości, do tak zwanego pięknego uczucia miłości, tak? Wiele osób mówi, że miłość to jest tak piękne uczucie, tak? No to jeżeli tak mówi, to oczywiście co? W życiu tak naprawdę chyba nie kochał. Gdyby taka osoba naprawdę kogoś kochała, dojrzała kochała, no to zrozumiałaby, że miłość to nie jest uczucie. Kiedy kochamy, przeżywamy całą gamę uczuć, tak? A nie tylko tak zwane piękne uczucia miłości. Kiedy kocham osobę, współmałżonkę, tak, naprawdę ją kocham, ta osoba jest szlachetna, rozwija się, to ja oczywiście bardzo się cieszę, tak, jest radość, nie z tej ziemi. Natomiast kiedy ta osoba błądzi, a ja dalej trwam w miłości, no to cierpię, niepokoję się, boję się o jej los. To może nie dośpię w nocy, tak, może nasiwieć tak jak ja, ale to nie z tego powodu, absolutnie.
kiedy ktoś nas krzywdzi, tak, albo ktoś krzywdzi tę osobę ukochaną, tak, a ona sama się nie może obronić, prawda, no to jeszcze bardziej wtedy cierpię, jest mi przykro, kiedy ta osoba jest chora, tak, a ja nie mogę jej w żaden sposób pomóc, no to mogę przeżywać emocjonalnie wręcz gehennę, tak, płacz. Czyli no nie mogę nad tymi uczuciami zapanować. Dalej, jeżeli co, no współmałżonek na przykład ma problem alkoholowy, tak? No to oczywiście też wiemy, że przeżywamy wówczas bardzo ciężkie dla nas uczucia. Czyli od radości, od niesamowitej radości do czasami potwornego bólu. Miłości się uczuciami nie kierujemy. Nigdy nie powinniśmy się kierować uczuciami. Potrafią kochać tylko ci, którzy oczywiście mają pewną wrażliwość emocjonalną. I to jest dobrze. Ale powtórzę, mimo tej swojej wrażliwości, mimo wielkich uczuć, jakie się pojawiają w tych osobach, to oczywiście uczuciami się nie kierują. Czym się kieruje? Mamy na slajdzie. Jeżeli ktoś się kieruje tylko uczuciami, no to oczywiście jest w takiej fazie życia, w której te uczucia w nim dominują. Nie ma na razie szans na prawdziwą miłość. Tymczasem kochać to jest coś zdecydowanie więcej niż przeżywać określone stany emocjonalne. No gdyby istotą miłości było uczucie, to co? I mówił o tym Rafał wczoraj, to byśmy nie mogli jej ślubować, tak? Ponieważ uczucia bywają zmienne, bywają nieobliczalne. Przeżywamy uczucia wobec zwierząt na przykład, wobec konkretnych sytuacji, ale też i przedmiotów. Czyli miłość to nie jest chwilowy nastrój. No to w takim razie spróbujmy sobie odpowiedzieć, czym jest miłość. Miłość jest zjawiskiem bardzo mocno związanym z życiem i czymś równie dynamicznym jak życie. Czyli jednocześnie czymś bardzo prostym, tak, a jednocześnie zjawiskiem bardzo złożonym i tajemniczym. Często miłością nazywamy samolubstwo. To straszliwy fałsz, tak mówił Jan Paweł II. Tak? Czyli jest pewien dynamizm, który powinien te nasze pęta egoizmu rozrywać, dodawał Ojciec Święty. Oczywiście miłość nie jest czymś raz danym na zawsze. Tak jak i nasza wiara podlega nieustannej i właśnie dynamicznej ewolucji. Nie jest czymś gotowym, czymś danym kobiecie i mężczyźnie, ale zawsze jest czymś zadanym. Miłość nie jest właśnie, nigdy nie jest, ale wciąż się staje, tak? Miłość jest zadaniem, wymaga wysiłku. Próbując najogólniej zdefiniować miłość, to właśnie można powiedzieć to, co mamy tutaj na slajdzie, że jest wolą dawania dobra drugiej osobie. Z darem z siebie samego. Prawdziwa miłość powinna czynić drugiego człowieka lepszym, a przynajmniej tak powinna być takim uczciwym staraniem się o to. Bo człowiek, który kocha, rzetelnie kocha, no to jest gotów uczynić wszystko, co w jego mocy dla dobra drugiego człowieka. Oczywiście istotnym, zasadniczym składnikiem miłości jest służenie temu, kogo się kocha. No ale dobrze, to teraz ja chciałbym się zastanowić, co to znaczy, że ja kocham moją żonę. Już wiemy, że co? Że nie zamknę tego w pojęciu uczucie. Postawa. No tak, ale też, czy zamknę definicję mojej miłości w stosunku do żony w postawie? No nie. Więzi? Istotne, ale znowu, czy wszystko zda się umieścić w więziach? Jako pewien problem etyczny, byśmy tak spojrzeli, tak? Na przykład troska o dobra, no też, ale też znowu nie uda mi się zamknąć w takiej definicji. I w zasadzie dochodzę do wniosku, że najbardziej odpowiada mi tutaj termin procesu. I miłość jest procesem. Ja obserwując swoją miłość, tak, to zauważyłem, że co? Że inaczej kochałem swoją żonę przed ślubem,
inaczej po ślubie, inaczej kochałem, gdy spodziewałem się dziecka, czy jest to coś żywego. Dlatego najbardziej odpowiada mi tutaj pojęcie procesu. No ale się zastanawiam, skąd ten proces się we mnie wziął. Ja tego procesu nie zacząłem. Skąd się wziął w takim razie? Proces, który mnie uczy, jak mam kochać żonę. Tak, ja się muszę ciągle w ten proces włączać. Ja ciągle na nowo się muszę uczyć kochać swoją żonę. Bo ja miłość się stale rozwija, ona się zmienia. No i dochodzę do wniosku, że ktoś we mnie mieszka. Ktoś, kto kocha moją żonę, a ja muszę się od tego kogoś uczyć kochać ją, tak jak on ją kocha. No i dochodzimy do wniosku takiego, który również poprzez analizę, tak, odkrył święty Paweł w liście do Rzymian. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Czyli istotnie mieszka w nas Pan Jezus. I to Pan Jezus łączy małżeństwo. To On w gruncie rzeczy kocha w mężu żonę, żonie kocha męża i On jest pomiędzy nami. I tym się właśnie różnią przygodne kontakty, na przykład seksualne, tak, od małżeństwa. No, jest tam też dwójka osób, coś tam pewnie przeżywają, czegoś szukają. Natomiast w małżeństwie stoi pomiędzy nami ktoś, Pan Jezus, którego małżonkowie zaprosili do tego małżeństwa. Ten, który ich łączy i ten, który uczy ich kochać. Miłość to jest zdumiewająca moc, tak? Może przemieniać człowieka. Ten, kto kocha, ma odwagę i musi zaproponować osobie kochanej, by dorastała do świętości, a nie jedynie, by akceptowała siebie na takim etapie rozwoju, na jakim jest. Jeżeli się miłość nie będzie rozwijała, to niestety zamiera. To jest wola, tak? Wola uświęcania siebie i drugiego człowieka, współmałżonka. Pomoc we wzroście duchowym. To jest taka charakterystyczna cecha właśnie miłości małżeńskiej. Czyli problemem chrześcijańskiej miłości małżeńskiej jest zrozumienie, jaką rolę, jakie miejsce właśnie spełnia w niej miłość Boża. Oczywiście miłość Boża w żaden sposób nie umniejsza istotnych wartości ludzkiej miłości. Przeciwnie, ona im nadaje zupełnie inną wartość, najwyższą wartość. Bóg chce, aby ludzie w związku małżeńskim kochali się jednocześnie tą miłością naturalną, nazwijmy ją amor, i tą miłością Bożą, caritas. Z tym, że miłość Boża, która szanuje wszystkie właśnie te istotne składniki miłości naturalnej, musi być siłą dominującą w miłości małżeńskiej. Tak? Musi przenikać wszystkie jej przejawy. Musi nadawać właściwy kierunek i podnosić ją na wyższy poziom. Wszystkie inne koncepcje miłości, z jakimi się możecie zetknąć, to są albo poza, albo poniżej tej właśnie koncepcji chrześcijańskiej. Bo miłość Boża to jest miłość bezinteresowna, tak? U podstawy której leży życzliwość, poświęcenie się dla drugiej osoby, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Miłość oczywiście ludzka bywa niekiedy egoistyczna, natomiast miłość Boża jest zawsze ofiarna, jest darem, jest ofiarowaniem siebie, tak, poświęceniem siebie. Polega na szukaniu dobra dla osoby kochanej. Oczywiście nie chodzi o to, by małżonek był szczęśliwy tylko w sensie ludzkim, tak, ale przede wszystkim, by stawał się lepszy, bardziej wierny i bardziej oddany Chrystusowi. Miłość Boża pochodzi od Pana Boga i do Niego prowadzi. Tak? Czyli ona każe się troszczyć przede wszystkim o to najwyższe dobro osoby, o jej piękno duchowe, o wzrost życia w łasce i w miłości Bożej. Mówią, że jesteśmy tym, co jemy, tak? No to spróbujmy przyjrzeć się temu, jak karmić naszą miłość.
bardzo często powinniśmy mówić do siebie, że małżeństwo jest dla nas najważniejsze, tak? Że my jesteśmy dla siebie najważniejsi. Czyli to jest ta pierwsza jakby odsłona słowa. Oczywiście po Panu Bogu jesteśmy dla siebie najważniejsi. Tak? Dalej, zapewnienie siebie o miłości. I to nie wystarczy raz na kilka tygodni, czy nawet lat, tak? Czyli stale musimy się utwierdzać w tym przekonaniu. Musimy to mówić sobie codziennie, głośno. Mówić to tak, żeby dzieci słyszały. Ponieważ wyznania działają w ten sposób, że utwierdzają w przekonaniu słuchającego, ale i też tego, który mówi. To jest bardzo ważny element poczucia bezpieczeństwa. Przypomnijcie sobie sytuację, kiedy w czasach niepokoju o stan na przykład relacji małżeńskiej, tak? Właśnie pada to sakramentalne pytanie, czy ty mnie jeszcze kochasz? I słowa są ważne zarówno i dla kobiet, i dla mężczyzn. Komplementy to są oczywiście miłe słowa o urodzie, o wyglądzie, o walorach drugiej osoby. Oczywiście bardziej takich słów potrzebują kobiety. Nam panom nie wolno zapominać, że kobieta przeżywa, odbiera świat w kategoriach estetycznych. Czyli chce być piękna, chce się podobać, chce się otaczać pięknem i potrzebuje zauważenia tego piękna. Oczywiście niebezpieczne jest, tu mówię do panów, jeżeli nasze żony słyszą komplementy od kolegów z pracy, tak? Albo my mówimy komplementy naszym koleżankom w pracy, a zapominamy o naszych żonach. A więc panowie, codziennie kilka razy, jaka jesteś piękna, cudowna, ślicznie wyglądasz, tak? Masz piękny makijaż, fryzurę. Moja aniołeczku, kwiatuszku, różyczko, ciężniczko, żabciu. U nas jest misiu. Niezależnie od wieku. Nasze żony bardzo tego potrzebują. A my mężczyźni, oczywiście, może nie tyle potrzebujemy słów na temat naszej urody, ale jeżeli słyszymy od żony, jaki jesteś mądry, pracowity, zaradny, odpowiedzialny, przy tobie czuję się bezpieczna, na tobie można polegać, na ciebie można liczyć, tak? I nawet jeśli ten wspomarzonek jeszcze tak nie jest, no to zaliczkowo mówmy, tak? Zachęcajmy. Pochwały dalej za pomoc, za wykonaną pracę, za każdy trud, tak? Ponieważ taka postawa potwierdza ważność osoby. Docenienie jej wysiłku, motywacji zawsze, tak? Powtarzam, motywacje się liczą. Oczywiście bardziej chyba my, mężczyźni, potrzebujemy takiej zachęty, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę, niekoniecznie męskie. Zachęty, łagodne prośby, tak? To jest też ważny sposób motywowania do podjęcia działań, tak? Bo nie przypominajmy komuś szorstko, że śmieci nie wyrzucił, tak? Że coś jest niezrobione. Bo to wywoła efekt wręcz odwrotny. Oczywiście niełatwo jest być delikatnym, kiedy na przykład w zachowaniu współmałżonka jest coś, co nam nie odpowiada. Ale tylko łagodność w zwracaniu uwagi jest rzeczywiście skuteczna. W taki sposób też ze szkoły, tak, stosuje. Czyli zanim się powie coś, co nam przeszkadza, to spróbujmy sobie zrobić pewien grunt, czyli powiedzieć kilka pochwał. Zawsze się znajdzie coś, za co można pochwalić. Dużo mówmy o swoich uczuciach, kiedy rozmawiamy. Musimy sobie ukazywać nawzajem tą wzajemną mapę uczuć, tak? Mówienie o tym, co się przeżywa, czego się doświadcza, jakie to wywołuje w nas uczucia. Każdy potrzebuje, czy ma potrzebę wygadania się, tak? Oczywiście tym pierwszym odbiorcą treści musi być współmałżonek. To bardzo wzmacnia i rozwija wzajemne zaufanie. I oczywiście uprzejmość, grzeczność w słowach. Tak? Czasami możemy być upomniani przez małżonka, że będąc w towarzystwie, to jesteśmy grzeczni, uprzejmi, prawda, naskakujemy, dżentelmeńscy jesteśmy, tak? Wobec innych, a w domu już o tym zapominamy. Też obserwując nas, dzieci uczą się, jak się nawzajem traktować
w ich przyszłych małżeństwach. SMS na przykład wysłany z wiadomością, tak? W środku jakiegoś dnia pełnego trudnych zajęć. Jesteś na przykład najwspanialszą żoną na świecie. Słowa potępienia, jeszcze raz zwracam na to uwagę, to raczej nie zachęcają do zmiany, raczej do rezygnacji. Bo jeżeli się skupimy właśnie, czy skupimy uwagę na pozytywnych cechach i obdarzamy drugą osobę aprobatą, to dajemy jej wsparcie i zachętę właśnie do rozwoju. Drugą taką grupę stanowią czyny. Tu jest wszystko bardzo ważne. Trzeba tylko pamiętać, żeby to robić. Ja się zatrzymam na chwilę na prezentach. Od zarania dziejów ludzie, żeby sobie pozyskać życzliwość u innych, zaczynali właśnie od przesyłania, ofiarowywania prezentów. A więc nie chodzi tu tylko o prezenty z okazji imienin, urodzin, rocznic, niezależnie od stanu, niezależnie od różnych właśnie tego typu okazji i niezależnie też od stanu naszych relacji. Ta praktyka, ona bardzo mocno wpływa na podsycanie ciepła wzajemnego. Oczywiście myślę, że bardziej jest to potrzebne naszym żonom, ale bądźmy szczerzy, my też lubimy, my panowie, otrzymywać prezenty. Oczywiście bardziej w przypadku kobiet, ponieważ piękno odgrywa zasadniczą rolę w ich życiu. Czyli co tu można? No jakieś drobiazgi, tak? Kwiaty, drobna biżuteria, jakieś prezenty wykonane własnoręcznie przez siebie. Rytuały. Ale tu w znaczeniu, że są to pewne czynności, które są powtarzane. I te czynności są ważne dla obojga małżonków. Mógłbym zadać teraz pytanie do zastanowienia się, jak to jest z naszą codziennością, tak, w której jesteśmy zapracowani, zabiegani, zmęczeni, tak? Czy znajdujemy właśnie ten czas, czy okazujemy sobie, że jesteśmy małżeństwem, że jesteśmy dla siebie najważniejsi. Oczywiście często usprawiedliwiamy siebie koniecznością zajmowania się dziećmi, pracą zawodową, tak, ale to nie może być wymówka, ponieważ najważniejsza jest nasza miłość i nie możemy jej zaniedbywać. Nasze życie bardzo szybko przemija. Składa się z chwil, z drobiazgów. No jeśli tego nie będziemy robić, no to przestajemy być małżeństwem i na nic się tu zdają wymówki i usprawiedliwienia. Na wiele innych spraw może nie być czasu, tak? Ale na to, co w tym punkcie zawsze się musi znaleźć czas. Dobrym sposobem jest zanotowanie sobie na przykład w rozkładzie dnia, tak? Takich punktów. Czasami odrobina czułości przy pożegnaniu. Ja sobie nie wyobrażam dnia, w którym mielibyśmy się nie pożegnać przed wyjściem do pracy. Po powrocie z pracy odrobina czułości. Zawsze się śmieję, że ja się tak cieszę, że ogonka mi tylko brakuje, by było widać, jak mama, jak żona wraca do domu. Zaplanowanie w tym rozkładzie dnia, tak, wypicie wspólnie kawy, herbaty. Najlepiej po obiedzie, we dwoje, bez dzieci. Dla dzieci to jest też ważne, ponieważ to jest taki moment, kiedy wzmacniane jest ich poczucie bezpieczeństwa. Tak? I dobrze jest w tym czasie wyłączyć telewizor, włączyć komputer, odłożyć smartfona, iPada, gazety. To jest taki piękny czas właśnie na rozmowę, na zwierzanie się z tego, co przeżyliśmy w ciągu dnia. Musimy oczywiście utrzymywać ze sobą kontakt wzrokowy. Można się trzymać za dłoń, nieprzerywany. Tu bym chciał zaznaczyć bardzo ważną treść, że wprowadzanie tych wszystkich treści, o których tu mówimy, w małżeństwie
nigdy nie jest za późno. Tak? Czyli jeżeli jest źle, nawet beznadziejnie, no to może być lepiej, ale jeżeli jest dobrze, to może być jeszcze lepiej. Tak? Oczywiście trudno czasami zacząć, szczególnie po jakichś większych zranieniach, te prace. No ale spróbujmy właśnie w stosunku do współmałżonka, tak? Spróbujmy go właśnie bombardować jakimiś czynami tam miłości, tak? Efekt będzie na pewno pozytywny. Trzeba się uzbroić w cierpliwość tutaj. No i zrezygnować z własnych oczekiwań. To jest bardzo trudne. I gorliwie dlatego powinniśmy prosić Pana Boga o wsparcie, tak? Pamiętając o tym cały czas, że małżeństwo jest właśnie przymierzem ze Stwórcą. Nasz Bóg jest zawsze wierny swoim zobowiązaniom wobec nas i nigdy się nie wycofuje. Jeśli będziemy o to dbać, o to, o czym mówiliśmy, to szybko zauważymy, że nasza miłość staje się coraz bardziej ekscytująca. Nawet większa niż największe euforyczne zakochanie. Oczywiście seks w małżeństwie nie jest najważniejszy, ale nie możemy pomijać tego zagadnienia. Oczywista oczywistość, posiadanie łoża. Małżeńskie łoże jest najważniejszym meblem w rodzinie chrześcijańskiej. To jest mebel tak zwany rodzinno-twórczy, tak? Często słyszę, że stół jest takim miejscem. Ja oczywiście nie deprecyzuję znaczenia stołu jako mebla dla małżeństwa, ale ponieważ małżeństwo jest fundamentem rodziny, to staje się ono tym właśnie najważniejszym. Spanie razem. Niby znowu oczywista oczywistość. A już się zdarza, że nawet we wczesnych latach związku małżonkowie śpią ze sobą oddzielnie, tak? Pojawia się co? No właśnie znowu komputer, telewizor, gazeta, jakieś wieczorne zajęcia. I niby małżonkowie się rozdzielają dla wygody. Pozostają w różnych pomieszczeniach. I niestety co? To się staje normą na wiele lat. Bo chodzi o to, abyśmy trwali jako jedno ciało, tak? Duchowo i fizycznie. No nie możemy siebie opuszczać, nawet na niewielkie odległości w czasie snu, tak? Ponieważ tak jak śpimy razem, no to daje możliwość przytulenia się, odczucia bliskości, fizycznego wsparcia. Tylko oczywiście nie mogą nam zakłócać dzieci. Owszem, tuż po narodzinach maluszka, no to jest to wygodne i praktyczne, tak? Ale w miarę dorastania dziecka, no to dziecko musi powrócić do swojego pokoiku, musi powrócić do swojego łóżeczka. Spanie małżonków jest ważne również z punktu widzenia dobra dzieci, tak? Ponieważ no, dla nich to jest takie powietrze i głębia, ciepło, to ciepło, które zauważają między nami, tak? Ono jest ważniejsze niż to ciepło między rodzicem a dzieckiem. Kolejna oczywista oczywistość. Chodzenie spać o jednakowej godzinie. Czasem oczywiście się może zdarzyć, że jest to niemożliwe, no ale znowu możemy zadać sobie pytanie, co jest w naszą życiu najważniejsze. Jakie sytuacje, tak, przeszkadzają nam we włożeniu wysiłków w ten kompromis właśnie, w poświęceniu się, zrezygnowaniu z wieczornych zajęć, tak? Chodzenie spać o jednej godzinie powinno być poprzedzone oczywiście wspólną toaletą, wspólną modlitwą małżeńską, rodzinną. Tak? To jest z jednej strony pewna płaszczyzna, a z drugiej to jest taki poligon do kompromisów, do gotowości poświęcenia się dla małżonka, dla małżeństwa. No, bardzo szybko niestety prowadzi do kryzysu zaniedbywanie tego elementu. I współżycie zgodne z metodami naturalnego planowania rodziny, no, z trudem podejmuje ten temat, tak,
Jak wiecie, antykoncepcja to jest brudny, śmierdzący ściek, który można niestety wprowadzić do łoża małżeńskiego. Niestety małżeństwa, które swoją sferę intymną realizują właśnie w oparciu o antykoncepcję, w najwyższym stopniu narażają się na rozpad związku. Wyobraźcie sobie, jak wskazują badania, że rozpada się co drugie małżeństwo stosujące antykoncepcję. Nie mówiąc o tym, że jest to niestety i argument do tego, że sprowadza się współmałżonka do płaszczyzny przedmiotu. Jest jeszcze oczywiście jedna jakby ważna prawda o antykoncepcji. To jest to, że jest to grzech. Tak? Nauka Kościoła wyrażona we wszelkich dokumentach i w katechizmie jest jednoznaczna. Antykoncepcja jest grzechem. Dlatego można użyć tu nawet określenia, że jest to przedsionek piekła. Oczywiście nie chcę nikogo straszyć, ale mówię to z troski. Czyli stosując antykoncepcję, łamiemy zasady moralne, grzeszymy, tak? Często małżonkowie nie spowiadają się stosowania antykoncepcji, przystępują do Komunii Świętej. To jest bardzo niebezpieczne świętokradztwo. Słuchajcie, natomiast metody NPR-u są naprawdę optymalne, są piękne, są najbardziej ekologiczne, tak? Pozwalają utrzymywać poczucie związku, a nie tylko ciał, dają okazję właśnie do ofiary ponoszonej za siebie wzajemnie. Utrzymują też małżeństwo w pewnej świeżości, ciągłej świeżości. Jednocześnie pozwalają małżonkom żyć w niezakłóconych relacjach ze Stwórcą. Tu możemy zacytować słowa z pierwszego listu do Koryntian. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Akt małżeński, pamiętajmy też o tym, że jest więziotwórczy. Tak? Współżycie w małżeństwie, które chce się rozwijać, jest zgodne z planem Stwórcy, zajmuje więc ważne miejsce, jest istotnym sposobem utrwalania i okazywania miłości. Nie jest najważniejszym, jeszcze raz to podkreślam, ale jest bardzo ważnym. I na koniec coś, co stanowi fundament i pokarm duchowy. Oczywiście największym przejawem miłości jest troska o współmałżonka, by osiągnął życie wieczne. Na slajdzie widzimy to, co stanowi ten pokarm duchowy. Te wymienione praktyki są czym? Są naturalną konsekwencją właśnie trwania w związku sakramentalnym. To jest najlepszy sposób korzystania z wielkiego przywileju, jakim jest właśnie obecność Pana Jezusa pośród małżonków. Jest też sposobem chronienia się przed niebezpiecznymi działaniami szatana. Jest też wsparciem w realizacji naszej treści przysięgi małżeńskiej. I oczywiście jest też bardzo ważnym źródłem, jeżeli nie najważniejszym źródłem w chwilach trudności i kryzysów. Sobie teraz prześledźmy, mam jeszcze kilka minut, po kolei modlitwa małżeńska. Wymieniam ją tutaj jako pierwszą, ponieważ ona powinna być wykonywana codziennie, na przykład różaniec. Bardzo ważne jest, aby małżonkowie stawali przed Bogiem, tak? Przypominali sobie, że są związkiem sakramentalnym i korzystali z tego sakramentu. Wielu małżonków zaniedbuje tę praktykę. Znowu wracamy do poprzedniego punktu, tak? Czyli chodzenie spać o różnych godzinach, tak? Czy nie spanie razem. Ale może być też wstyd, zwykłe lenistwo, zaniedbanie.
To jest najważniejsza praktyka obok Eucharystii. Nieustanna modlitwa za współmałżonka. Ponieważ małżonkowie są za siebie wzajemnie odpowiedzialni, żona za zbawienie męża, mąż za zbawienie swojej żony, musimy być dla siebie nawzajem tym zapleczem modlitewnym. Tak? To jest jednocześnie naturalna konsekwencja tego, że jesteśmy jednym ciałem duchowym. Idziemy do Pana Jezusa razem. Oczywiście czasami rozdzieleni obowiązkami, doświadczeniami, wyjazdami, ale nawet największa odległość nie zwalnia mnie z obowiązku troski o stan duchowy swojego współmałżonka. No i też w ten sposób właśnie pięknie się wspieramy w trudach małżeńskich, rodzicielskich, zawodowych. Jeżeli coś nam nie odpowiada w postawie, w zachowaniu męża, żony, to prośmy w modlitwie o to, aby to się zmieniło. Dobrze jest się modlić za swoją żonę, męża, aby była dobrą matką, ojcem dla naszych dzieci, tak? Żeby starczało jej cierpliwości, zdrowia, sił. Proś w modlitwie o zdrowie, o pracę, o spokój. Udział w Eucharystii. Tu znowu musi mocno wybrzmieć, że jak idziemy na Eucharystię, przychodzimy na niedzielną Eucharystię, czy w ciągu tygodnia, no to powinniśmy co? Chodzić razem, tak? Na jedną godzinę. Siadać obok siebie. Podać sobie dłoń na znak pokoju. Pięknie jest, jak małżonkowie podchodzą do komunii parami. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ łaska sakramentu małżeństwa najmocniej się uaktywnia właśnie przez wspólny udział w Eucharystii. Znak widzialny, tak? Właśnie ta bliskość małżonków. Przypomnijmy sobie, no, na ceremonię zawarcia sakramentu małżeństwa przyszliśmy razem, tak? A co, kolejna msza już rozdzielnie obok siebie, nie obok siebie, tak? Oczywiście nie zadziała wtedy łaska sakramentu małżeńska, a ona musi działać, by dała nam wsparcie na kolejny tydzień. To jest istota małżeństwa. Razem, wspólnie z Panem Jezusem, tak? I właśnie w czasie Eucharystii to się dokonuje najmocniej. Bardzo ważnym elementem w czasie mszy świętej jest znak pokoju. Wówczas podajemy sobie dłonie, dajemy szansę Panu Bogu, aby zadziałał łaską pojednania i wzmocnienia. Niestety nie robiąc tego marno trawimy piękny dar. Jeżeli jesteśmy małżeństwem sakramentalnym, a jesteśmy takimi małżeństwami, jeżeli tego nie robimy, no to w jaki sposób, zadam pytanie, potwierdzamy sakramentalność naszego związku? W dniu zawarcia małżeństwa rozpoczyna się rozwój duchowy już jednego ciała, tak? I realizujemy go w takim razie razem. Noszenie obrączki. No to chcę już tylko przypomnieć, że obrączka jest przedmiotem poświęconym i jej noszenie na palcu jest znakiem łaski, jest ochroną. To jest symbol przynależności do innej osoby, a z nią do Pana Boga. Zdejmując obrączkę, popełniamy co? Niebezpieczeństwo. Narażamy się na niebezpieczeństwo. Oczywiście dokonujemy też pewnej nieuczciwości w stosunku do współmałżonka. Świętowanie. Tak. Namawiam gorąco, aby właśnie jubileusz zawarcia związku małżeńskiego to było to najważniejsze święto w rodzinie chrześcijańskiej. Ponieważ zawiera on sobie element odnawiania przymierza z sobą i z Bogiem. Tak. To jest nam bardzo potrzebne. W Piśmie Świętym bardzo często słyszymy, jak Bóg zaprasza do odnowienia przymierza. Przypomina nam, że opieka Jego nad nami jest bezgraniczna i powinniśmy jak najprędzej właśnie usuwać wszelkie mury, które nas od Niego oddzielają. Powinniśmy się wznosić ponad grzech, tak? Wracać się od tego, co robimy źle. Zamówmy w tym dniu mszę świętą, tak? Dziękujmy za ten miniony rok. Prośmy o wsparcie na kolejny.
I ostatni punkt, wspólny udział w rekolekcjach, no to jest to, co uskuteczniamy tutaj, tak? Ponieważ w ostatnim czasie no bardzo się nasiliły różne czynniki, które zagrażają jedności i trwałości małżeństw. I to się staje konieczne, formowanie. Musimy sobie dać możliwość dodatkowego wzmocnienia. Tu się spotykamy z małżonkami podobnie myślącymi, tak? Dzięki temu utwierdzamy się w przekonaniu, że pomimo różnych problemów dnia codziennego, które wszyscy przeżywamy, musimy trwać właśnie w wierności przysiędze. I na koniec jeszcze taka uwaga, małżeństwo trzeba inwestować. To jest najważniejsza inwestycja. Tak? Na inne rzeczy może nie być czasu i środków, natomiast na inwestycje w małżeństwo zawsze. Dajmy szansę swojemu małżeństwu, by wspólnie dążyć do zbawienia, do świętości. I kończę akcentem brazylijskim. Paulo Coelho. Zdanie z powieści Zachir. Pewnie znacie, bo ono jest ostatnio często używane. Kocham Cię bardziej niż wczoraj i mniej niż jutro. I tego Wam życzę. Dziękuję bardzo.